Nazywam się Jakub Sieprawski, będę waszym przewodnikiem na te kilka godzin. Proszę państwa, noc na 1 listopada. Styczowie strzelce podnoszą powstanie, zdobywają najważniejsze obiekty. Dworzec, namiestnictwo, nasz Sejm Galicji i Lodomerii. I w tymże dniu ze szkoły pierwszego na szkole imieni Psinkiewicza nasza młodzież, a to była młodzież przeważnie 14 do 17 lat, byli jeszcze młodsi, 12 lat, bo najmłodszy, który zginął przypadkowo, miał 6 lat, karabin był większy od niego, podnoszą również powstanie. Zdobyty jest dworzec, zdobyta jest Politechnika, w Politechnice jest sztab obrony naszego miasta. I proszę państwa, tak to wszystko trwa do 22 listopada. W międzyczasie 12 listopada wylatuje z Lwowa nasz lotnik Bastard, na pewno słyszeliście. Leci do Krakowa, gdzie zawiadamia pułkownika Tokarzewskiego, wtedy jeszcze podpułkownika, naszego ziomka, o trudnym położeniu naszego miasta. I pan Tokarzewski zbiera odsieć, zdobywają Przemyśl, widzieliście pomnik przemyskim Orlentom. I 22 listopada wojska polskie wkraczają do Lwowa. Ukraińcy się cofają niedaleko, bo do Sambora, tam jest ich tymczasowa stolica. Trwają ciężkie walki. W styczniu do nas wchodzi błękitna dywizja generała Halera. Też nie pomaga. Nadal ciężkie walki trwają. Lwów jest cały czas pod obstrzałem. I dopiero miesiąc kwiecień, kontrofensywa generała Iwaszkiewicza i Ukraińcy się cofają, proszę państwa, do Stanisławowa, dzisiejszy Iwano-Frankowski. Tam jest ich stolica, tam jest ich prezydent Petruszewicz. I teraz odtajniono dokumenty. Nikt o tym nie wiedział, że się okazuje Petruszewicz, że zwrócił do Piłsudskiego, to był październik 1919 roku, kiedy było wiadomo, że wojna jest przegrana, o stworzeniu coś na kształt Konfederacji Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i Państwa Polskiego. No niestety Piłsudski wtedy pod naciskiem narodowców odmówił i mieliśmy krwawą banię nikomu niepotrzebną między naszymi narodami. Proszę państwa, 1919 rok, jest stworzona organizacja Straż Mogił Bohaterów Polskich i ogłoszony konkurs na budowę naszej nekropolii. Wygrywa Rudolf Indruch, asystent naszej Politechniki, pół Czech, pół Słowak. Po matce był Czechem, po ojcu Słowakiem. Brał udział w wojnie, miał przestrzelone pluca. Jedyne jego życzenie, być pochowanym. Tutaj właśnie jest pochowany na tym cmentarzu. Miał wszystkiego 35 lat. Pierwsze, co było zbudowane, właśnie kaplica w 1925 roku. Dalej, proszę państwa, stoimy właśnie na katakumbach i w głębi, proszę państwa, właśnie tutaj było 12 kolumn doryckich, 6 z jednej, 6 strony, memorial chwały. 1938 rok i w tym czasie mniej więcej był grób naszego nieznanego żołnierza. I proszę posłuchać. 1971 rok, miesiąc sierpień. Ja tutaj wyrosłem na Leczakowskiej. W dzieciństwie, za przeproszeniem, tutaj się bawiłem wojny, kiedy tutaj były wysypiskie śmieci. Wjeżdżają czołgi radzieckie, niszczą cmentarz Orląt, również niszczą i Sieszowych Szczerców cmentarz. I tutaj jest wysypisko śmieci i również, proszę państwa, tutaj jest zakład kamieniarski. Właśnie tutaj jest dyrekcja, a tam byli te warsztaty. I tak to trwa do 1989 roku. Przyjeżdża do nas słynny Energopol i pod kierownictwem pana dyrektora. I jeszcze można powiedzieć, na pół legalnie, bo później dopiero otrzymaliśmy pozwolenie. Jest obgrożony właśnie, oczyszczony ten cmentarz, dlatego że ciała nie byli wyrzucone z tych kwater. I kiedyś, proszę państwa, byli drewniane, nie jeszcze. Państwo później zajdą do kaplicy, kolega wam opowie. I już później z pozwolenia władz ukraińskich trwa odnowa tego cmentarza. Długo nie mogli otworzyć, bo się sprzeczano o napisy na grobie naszego nieznanego żołnierza. Że tutaj leży żołnierz polski, poległy w obronie Kresów Wschodnich, miasta Lwowa, co bardzo denerwowało naszych braci Ukraińców. Jak to tak? Okupanci. Przecież tak nie może być. No ale doszli do wspólnego, powiedzmy tak, i napisano, że tutaj leży żołnierz polski, kolegę zauważył, no, zobaczymy zresztą ten napis.
Proszę Państwa, teraz po Można się zapytać, jest prawdopodobnie jakieś pochowany jednak ten najmłodsze orlątko tutaj, dziewięcioletnie. Dziewięcioletnie właśnie jest pochowany w tej kwaterze, ale najmłodsze to miał 6 lat. Sześcioletnie dziecko tam. Tak, a przypadkowo zginął, bo kula zaleciała do mieszkania dziewczynki. Wiesz, czytałem, że różne wersje, różne jak to w historii, no, ale... że zamordowany wraz z całą rodziną. Tak, ale ja powiem Państwu, to były rzadkie przypadki, bo to była jedyna dżentelmenska wojna w krwawej historii walk między naszymi narodami, między polskim a ukraińskim. To jedyne właśnie. Dlaczego? Byli przypadki, nic nie mówię o okrucieństwo. Ale przeważnie to walczyli koledzy z jednej ławki szkolnej, koledzy z jednego wojska austriackiego. I a propos, kiedy byli walki o główną pocztę, gdzie była reduta Piłsudskiego, Państwo słyszeli, przychodziła z rąk do rąk i na sznurze od bielizny podawali jedzenie. Gdy ukraiński koszyk, gdy polski koszyk, w ten czas, kiedy Polacy byli na poczcie, próbowano przekazać Polakom, Ukraińcy strzelali. Wtedy Polacy przywiązali po pierwsze Szewczenki do sznura, a Szewczenko to świętość, że Ukraińcy jeli spokojnie. Ale w przerwie między walkami, bo Ukraińcy mają, nas jak przewodników zaprosili różnych narodowości na otwarcie muzeum i chwale, powiedzmy, to tam jest wspólne zdjęcie polskich obrońców i sieczowych strzelców. I w przerwie między walkami, właśnie na ulicy Słowackiego, nasz Żyd miał, powiedzmy, swoją no powiedzmy taki piwo woził. I on w przerwie między walkami wspólnie pili to piwo, później znowu szeli i strzelali jeden do drugiego. I byli przypadki, nawet ja czytałem, że jeden kolega naszego Polaka, że został ranny, leżał w Samborze, a w Samborze bardzo dużo Polaków mieszkało. Mieszkali nawet, teraz mieszka 3000 Polaków na takim małym miasteczku, Sambor, naszych etnicznych Polaków. To dzwoni do matki tego Staszka, przyjść, tu leży Staszek, oni razem się uczyli w jednym gimnazjum austriackim i razem wspólnie walczyli w jednym wojsku. Zabierz, ona dosyłała przez pustkę, przez front, jechała i siedziała w szpitalu. I tym ukraińskim, i później te robić przepustkę, zabrała go na tą stronę. Ale później Państwo wiedzą, UPA, UN, to proszę postawić na ziemi. No i proszę Państwa, raz jesteśmy już koło kaplicy, zobaczymy jak wyglądał ten cmentarz. A budowano go do 1939 roku, tylko wojna przerwała. A propos, jak byliście na Monte Cassino, bardzo przypomina Monte Cassino. A teraz proszę posłuchać. 1971 rok, sierpień, wjeżdżają czołgi. Niszczą to wszystko, Państwo widzą to wyczerpienie? Obijają łańcuchem tą kolumnę. Szlak trafił czołg. Tak, i nie tylko czołg. Próbują zwalić kolumnę, pęka łańcuch, uszkodza czołg i zabiera wszystkiego żołnierza i się mówi. I proszę Państwa, płata za barbarzyństwo. I po środku napisane w języku łacińskim, zginęli, żebyśmy żyli wolno. Z prawej strony my widzimy napisy ulic miasta Lwowa, gdzie toczyli ciężkie walki między Polakami i Ukraińcami. A z drugiej strony to są pod Lwowski i pod czarnopolskie miejscowości, gdzie toczyli ciężkie walki między Polakami i Ukraińcami, bo tutaj również są pochowani żołnierze. 2859 obrońcy Lwowa i którzy zginęli wolni i bolszewicki. 1920 roku również mamy zadwórza kwatery. Zaraz my zobaczymy i dowódcy, zaraz my tam idziemy, to wszystko zobaczymy. Proszę Państwa, rozpoczynamy uroczystość. Przybył gospodarz uroczystości, dowódca południowo-wschodniego okręgu strzeleckiego, pan inspektor Marek Strączek. Oddziały. Baczność. Na prawo. Patrz. Panie inspektorze, dowódca uroczystości, inspektor Panek, melduje pod oddziały Związku Strzeleckiego Strzelec na uroczystej zbiórce z okazji 94. rocznicy bitwy pod Zadwórzem. Bat.
Czołem strzelcy! Czołem, panie inspektorze! Pododdziały baczność, oddziały spoczny. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, hymn państwowy. Baczność! Brawo! Chodź! Serdecznie chciałbym w tym szczególnym miejscu dla każdego Polaka przywitać tutaj wszystkich zgromadzonych według pełnionych godności, funkcji i stanowisk. Bardzo jesteśmy radzi, że możemy wspólnie uczestniczyć w tej doniosłej i wspaniałej uroczystości związanej z 94. rocznicą bitwy pod Zadworzem z roku 1920. Bardzo się cieszymy, że wśród nas jest bratanek kapitana Bogusława Zajączkowskiego, dowódcy tego oddziału, który walczył w Zadworzu, pan Andrzej Zajączkowski z Warszawy. Serdecznie pana powitam w ten szczególny sposób. Bardzo się cieszymy, że z nami są znakomici goście. Jest pan poseł Andrzej Ćwierz, pan Stanisław Wartnik, w imieniu marszałka województwa podkarpackiego, radny, przyjaciel Szczelca, zakładał Szczelca w Leżańsku, jak i również pan Wojciech Buczak, przewodniczący zarządu regionu Solidarności Ziemia Rzeszowska z Rzeszowa. Serdecznie witam z delegacją Solidarności. Witam was, drodzy Szczelcy, kochani Szczelcy, że jesteście mimo tej niedogodnej sytuacji, jaka jest tu na Ukrainie. I w szczególny sposób witam kadrę Związku Szczeleckiego, tą wspaniałą kadrę, która nie szczędzi sił, aby ten ruch szczelecki rozwijać i krzewić. Serdecznie wszystkich jeszcze raz dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Stanisława Wartnika w imieniu marszałka województwa podkarpackiego Władysława Artyla. Panie inspektorze, szanowni państwo, drodzy szczelcy, ponieważ pana marszałka zatrzymały ważne obowiązki służbowe w sejmiku, w Urzędzie Marszałkowskim, mam zaszczyt i honor reprezentować go tutaj podczas tych uroczystości, jak również podczas uroczystości w Zadworzu. Proszę pozwolić przedstawić i wysłuchać słowo pana marszałka na tę okoliczność. Organizatorzy i uczestnicy uroczystości upamiętniającej obrońców Lwowa oraz obrońców Zadworza, szanowni uczestnicy i goście. Cmentarz obrońców Lwowa to ważna część historii naszego kraju. Pochowani są na nim bohaterowie, którzy podejmowali heroiczną walkę w obronie Polski i Polaków. Pomimo młodego wieku chwycili za broń, by walczyć z bolszewickim najeźdźcą, za co im dziś składamy podziękowanie. Pierwsze lata niepodległości II Rzeczpospolitej były niezwykle trudne. Polacy musieli zmierzyć się z wieloma problemami natury politycznej i gospodarczej. Sytuacja była tym bardziej skomplikowana, że ze wschodu niepodległej Polsce zagrażało prawdziwe niebezpieczeństwo. Armia bolszewicka, trosząca na zachód, miała nieść rewolucję na całą Europę. Państwo polskie powstrzymało jednak ten trend i pokrzyżowało plany komunistom. Ten opór nie byłby jednak możliwy, gdyby nie dzielna postawa młodych Polaków.
którzy zostali wychowani w duchu patriotycznym Stanisława Wroga. Nie obce im były hasła ojczyzny, honoru, niepodległości i wolności. Wiedzieli, że od ich walki i męstwa zależeć będzie przyszłość Polski i kolejnych Polaków. Dziś to właśnie im, Orlętom Lwowskim, którzy są pochowani na tym cmentarzu, oddajemy cześć i hołd za niezłomność ducha i patriotyzm. I walka i śmierć nie poszły jednak na marne. Dzięki nim Rzeczpospolita Polska istnieje nadal. Chwała bohaterom, obrońcom Lwowa, podpisał Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zapraszam do nas księdza Ryszarda Tokarza z Mrowli, naszego kochanego kapelana Solidarności również. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, w tym miejscu na pewno należy się pamięć modlitewna, zarówno poległym, jak i żyjącym. Poprośmy więc o Boże błogosławieństwo w tym miejscu dla naszej ojczyzny, a szczególnie dla ruchu strzeleckiego, który tak pięknie się rozwija i oby się rozwijał, krzewiąc właśnie miłość do ojczyzny, patriotyzm, krzewiąc wiarę także, bo przecież zawsze jesteście oprawą różnych uroczystości religijnych i na co dzień, jako ludzie młodzi, dający świadectwo tej wiary i zaangażowania w życie Kościoła i ojczyzny. Poprośmy więc o Boże błogosławieństwo słowami modlitwy pańskiej dla wszystkich Polaków, nie tylko w Polsce za granicą, ale i tutaj we Lwowie, na całym świecie, bo jako naród jesteśmy rozproszeni w różnych miejscach. O to, abyśmy silni Bogiem mieli siłę także do tego, aby trwać w polskości, tę polskość nieść innym, ukazywać jej piękno poprzez nasze codzienne zaangażowanie w służbie innym także. Także tutaj na tej ziemi we Lwowie i w Ukrainie, gdzie teraz nie taki łatwy czas, gdzie giną ludzie, po to, aby mogli żyć także w spokoju, w wolnym kraju. To także się módlmy, upraszając Bożego błogosławieństwa dla bratniego narodu też ukraińskiego i dla wszystkich, którzy tę ziemię zamieszkują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wczoraj wspominaliśmy liturgicznie Najświętszą Marię Pannę Królową, Królowej Polski jest 3 maja. Żołnierze uważali ją za swoją hetmanką i dlatego też w jej macierzyńską opiekę. Oddajmy strzelca, oddajmy całą naszą ojczyznę, nasz naród i cały Kościół, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Poprośmy o pokój wieczny dla wszystkich tutaj spoczywających, ale także tych, którzy w innych miejscach spoczywają, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, nie tylko, bo przecież nasza ojczyzna wtedy walczyła na różnych frontach, stoczyła wiele bitew, wojen, powstań, po to, aby mogła powstać. Nikt nam niepodległości nie dał za darmo. A ci, którzy przelali dla niej krew, czy też później trudzili się dla jej budowy, jej chwały, pomyślności w pokoju, oddając swoje siły i zdrowie, zasługują na modlitewną pamięć. Więc poprośmy słowami: wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światło grzechu i stanie, hańby świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światło grzechu i stanie, hańby świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światło grzechu i stanie, hańby świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo dla całej organizacji strzelnic, dla nas tu zebranych.
Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szanowni Państwo, teraz wyjątkowa chwila. Akt złożenia przyrzeczenia strzeleckiego przez strzelców z jednostki strzeleckiej Lwów. Przyrzeczenie na sztandar złożą strzelec Lachowski Witalii i strzelec Makuchowska Halina. Od oddziały. Baczność! Na prawo! Patrz! Poczet sztandarowy strzelca. Przed front, szyku, marsz! Strzelcy wyróżnieni złożeniem przyrzeczenia na sztandar, do sztandaru, marsz! Do życzenia. Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec, przyrzekam przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary w tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać. Polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem. A przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Po przyrzeczeniu strzelcy wyróżnieni złożeniem przyrzeczenia na sztandar. Do szyku, marsz! Poczet sztandarowy strzelca. Do szyku, stąd! Pododdziały. Baczność! Pododdziały. Spocznij. Szanowni Państwo, apel pamięci poświęcamy tym, którzy zginęli w walce o ziemię południowo-wschodnie państwa polskiego w latach 1918-1920, których wiodła w bój krwawy miłość do ojczyzny, przywiązanie do rodzinnej ziemi, mowy i tradycji. Przekonanie, że bronić ich winni do ostatniego tchu i kropli krwi, którzy padli w heroicznym boju na progu rodzinnego domu. Wierni Polsce, powstającej z gruzów po 123 latach niewoli. Kontynuujemy ideę zgodnie z hasłem wypisanym na ocalałym łuku pomnika. Chwały. Cytuję. Dzieci lwowskie, ojczyzna o was nie zapomni. Koniec cytatu. Ojczyzna spełniła to przyrzeczenie 24 czerwca 2005 roku. By pamięć o żołnierzach Polski poległych za ojczyznę nie zginęła. By stały się rzeczywistością słowa, niech z tego miejsca księgi historii płynie nauka miłości ojczyzny, lekcja patriotyzmu, by było siłą moralną dla kolejnych pokoleń.
abyśmy umieli dobrze używać daru wolności i umieli służyć sobie wzajemnie i dobru wspólnemu. Wzywam obrońców lwowskich ulic i instytucji, żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w miejscowościach we Lwowskiem, o które prowadzono uporczywe walki w pierwszej połowie 1919 roku. Stańcie do apelu! Wzywam najmłodszych z Orląt, Petrykiewicza, Witrzana, Jabłońskiego, Haluzę, Stanisława Mecha, Stanisława Koniuszewskiego, żołnierzy pułków, dzieci lwowskich, Legii Akademickiej, Grupy Wielkopolskiej i Armii Błękitnej, Ochotniczej Legii Kobiet, waleczne dziewczęta, których młodzieńczy zapał i oddanie dla Polski pchnęło w szeregi walczących. Stańcie do apelu! Wzywam polskich lotników, rycerzy przestworzy, bohaterów, którzy do podniebnych bojów prowadziła po raz pierwszy biało-czerwona szachownica. Wzywam ich amerykańskich kolegów, francuskich piechurów i żołnierzy poległych pod Zadwórzem. Stańcie do apelu! Wzywam współtwórczynię Towarzystwa Straży Mogił Polskich Bohaterów i autora projektu cmentarza Rudolfa Indrucha. Stańcie do apelu! Do was wołam, żyjący ludzie dobrej woli. Stańmy razem, w jednym szeregu, bez nienawiści w sercach i umysłach, w imię tolerancji i pokoju, w przyszłości młodych pokoleń, pragnących żyć godnie i bezpiecznie. Stańmy wszyscy do apelu! Cześć i pędź! Dziękuję. Teraz nastąpi moment złożenia wieńców. Proszę delegację z wiązankami o podejście na wysokość płyty. Związankę kwiatów w imieniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złoży poseł Andrzej Ćwierz i osoby towarzyszące. Związanka kwiatów w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i zarządu składa przedstawiciel sejmiku Stanisław Bordzik. Bartnik, przepraszam. Wieniec delegacji Solidarności Rzemi Rzeszowskiej pod przewodnictwem Wojciecha Buczaka. Wiązanka kwiatów od pana Andrzeja Zajączkowskiego, bratanka kapitana Bogusława Zajączkowskiego. Przemyskiej i miasta Przemyśla, wiązanka delegacji.
Wieniec w imieniu mieszkańców miasta Rzeszowa składa delegacja strzelców pod dowództwem strzelca Wiktorii Paga. Strzelcy, do złożenia zniczy, marsz! Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, za poświęcenie czasu jakże ważnego dla pamięci tutaj bohaterów z cmentarza Orląt Lwowskich. Serdecznie jeszcze raz z głębi serca w imieniu Szczelca, Związku Szczeleckiego, kadry szczeleckiej, Szczelców serdecznie Państwu i Państwu dziękuję. Ja tylko dodam, że od tego roku, 7 marca 2014, już oficjalnie działa jednostka strzelecka we Lwowie. Dowódcą strzelca tulwowskiego jest pan drużynowy Eryk Matecki. Serdecznie Państwu dziękuję. A teraz zapraszamy na drugą część. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach po przegrupowaniu pod oddziałów. Przejdziemy do kwatery zadwórzańskiej. Proszę Państwa, takie. Za mną! Marsz!
Wrocławcy. Brawo! Wrot! Na wprost! Marsz! Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za udział. Ja chciałem tylko podziękować jeszcze panu inspektorowi Piotrowi Pankowi i Wojciechowi, panu pułkownikowi Wojciechowi Szmajdzie za przygotowanie tak pięknej uroczystości. Serdecznie dziękuję. Serdecznie w imieniu Szczelca pozdrawiam wszystkich. Do zdjęcia. Proszę Państwa, a teraz do wspólnego zdjęcia zapraszam. Myślę, że te sprawy nas pomieszczą. Takie pamiątkowe zdjęcie będzie mieć naprawdę. Proszę, panie Stanisławie, proszę do nas. Jeszcze do kaplicy na sekundę można chodzić. Ode, nie? Moje nazwisko Janusz Sorocki. Przemyśl oczywiście i pozostali trzej koledzy tak samo z Przemyśla. O, teraz jest fajnie.
zaczął nam grać chyba. Kulak mieć to jest trochę, trzeba umieć. No tak. Trzeba umieć. A żyje się nie bardzo dobrze, bo z nami się nikt nie liczy, nas jest bardzo mało. My nie mamy żadnego poparcia, ani nic, ani w rządzie, ani w miejskich, ani w wiejskich, ani w rejonowych. Nigdzie nie ma. Nas nie ma, my nie istniejemy. Mamy parę kościołów, mamy dwie szkoły. Literatury żadnej nie mamy polskiej, żeby na przykład sobie ktoś sobie chciał gazetę kupić albo coś. No kto ma anteny tam telewizyjne, to ogląda Polskę, ale to nie wszyscy mają. No radia sobie mogą posłuchać, żeby jakieś tam wiadomości mieć z Polski. A tak do poczytania to my nie mamy nic. Jest bardzo źle z tym. I pani jest babcią pani Marii Pysz, rektorki naczelnej Radia Lwów. To tak, jest właśnie. Nie, prezesem jest córka Teresa Pakusz. Aha, tak, tak. A to jej córka. Marysia chora, biedna, co jej to. No właśnie widziałem, utyka na nogę, tak. To nie utyka, ona ma... Ale teraz macie prężnego tutaj arcybiskupa Mokrzyckiego, to nie... Myślę, że o tym środowisku polonijnym pamięta. No. Ja wiem, czy pamiętam, sześć odprawiają po polsku, trochę po ukraińsku. I ja jak przyjdę do kościoła, to nie wiem, gdzie ja jestem. No o tak, to się wygląda. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tak zaczyna jestem być. W cerkwi, czy jestem w kościele. Ja się nie umiem modlić po ukraińsku i nie chcę umieć. Bo jakbym już tak chciała, to bym się nauczyła. I msze zaczynają być msze po ukraińsku, tak, nie? Tak, właśnie, w polskich kościołach, tak. Polski, to ostatnio, ostatnio, tak, ostatnio, tak się zaczęło. Tak, tak. A to księża polscy czy u wasi? Są i nasi, są i z Polski. No z Polski, żeby... No ci z Polski też się już ponauczali po ukraińsku. Żeby miał parafię, no bo mu chodzi, żeby miał parafię. Tak. No to nie oni ma parafię. Się ponauczali tak. Trochę języka, no, no bo tak, jak tak. Są gdzieś na wsi, to tam po prostu nie ma Polaków, to muszą z nimi no, muszą, jakoś muszą, tam no, obcować. No, tak, tak, tak. Tak. Dziękuję bardzo. Że pociąg będzie jechać. Kazała uważać, bo zaraz pociąg pojedzie. Pani dzisiaj się zrobi nic znanego, że nie za składała przysięgę na polski standard? Co to dla pani znaczy? To znaczy utrzymywać swoją polskość, którą ma od urodzenia, od rodziców, dziadków, pradziadków. Ta tradycja w domu jest kultywowana, jeśli tak to w jaki sposób? Ja pochodzę z bardzo dawnej polskiej rodziny. Utrzymujemy tradycje, święta. Wszystko, kuchnię polską, otrzymujemy swoją polskość po prostu. Mhm. Czy to, że nosi pani polski mundur, właśnie co pani to daje, jak się pani czuje w tej roli? Czuję się w pełni Polką. Mhm. I jak wyglądało formowanie się strzelców w Lwowie? No te początki. No, nas teraz jest 12 osób już w polskim strzelcu. Mamy zamiar rozwijać to dalej, bo tak jak strzelectwo pochodzi z Lwowa. Mhm. Mamy zamiar to rozwijać. To, że strzelcy z Rzeszowa i z całej Polski do was przyjeżdżają, to coś wam daje? Tak.
po prostu, no na razie mamy mało osób, a to jest jakby dla nas taka moralna, wspieranie takie moralne. Co Zadwórze znaczy dla Lwowa, bo jesteśmy teraz w Zadwórzu. Jak być może ta tradycja Zadwórza była u pani w rodzinie kultywowana? Tak nie za bardzo. Ja tutaj jestem pierwszy raz. No dobrze, no to co, dziękuję. Szef? Strzelców? Nie. Nie, no jaki szef? Nie, nie jestem szefem Lwowskich Strzelców. Mam na imię Witalii, nazwisko Lapowski. To pan dzisiaj składałem, tak, przyrzeczenia strzeleckie na cmentarzu Trzechowskim. I co dla pana to oznacza? No to za bardzo oznacza dla mnie, dla mojej rodziny, a tak samo dla dziadka. No szkoda, że jego już nie ma i nie zastał tych czasów. Ale walczył w Polsce i walczył w polskiej armii. I dla mnie i dla mojej rodziny to bardzo dużo to znaczy. Ja jestem wojskowy, szkoliłem się z naszej wojskowej szkole we Lwowie. Teraz jestem strzelcem. Chcę młodzież nastawiać na to, co nastawia strzelcy. Lubić swoje rodziny. To jak ta tradycja była? Poległych, których w szczególny sposób czcimy w tej uroczystości, odmówmy w ich intencji kronkę do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, liturgię mszy świętej. Będziemy modlić się w szczególny sposób za poległych tu pod Zadwórzem, za poległych w walkach. W 1920 roku za wszystkich poległych w obronie ojczyzny i za tych, którzy też dzisiaj giną, broniąc swoich ojczyzn, broniąc swoich bliskich. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, chrono Twych dzieci, swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i chroń nas jako delegat naszego księdza arcybiskupa Wiecisława Mokrzeckiego. Dzisiaj
On w duchowy sposób łączy się z nami. Tu na tym naszym wieczorniku, tak w drugim miejscu poległych intencji Ojczyzny. Przesyła swoje pasterskie błogosławieństwo i wdzięczność i ogarnia miłością wszystkich, którzyście przybyli z rozmaitych stron, aby dzisiaj uwypuklić tę piękną datę, kolejną tych, którzy oddali swoje życie obronie Ojczyzny. Witam wszystkich serdecznie w władze administracyjne, powiatowe, miejscowe. Witam wszystkich przedstawicieli nauki, kultury, z rozmaitych dziedzin, którzyście przybyli. Witam serdecznie was, ukochani rodacy, którzy nie zważając na odległe odcinki, przybyliście dzisiaj tutaj, aby wspólnie dzielić tę radość. Po mszy święte zostaną wyczytane i składam to podziękowanie na ręce pana ministra Andrzeja Kunerta, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a także na pana ambasadora ręce Jarosława Drozda, głównego konsula Rzeczypospolitej Polski w Lwowie. Ogarnia miłością was wszystkich w tej mszy świętej i tych poległych, którzy dali swoje życie za Ojczyznę. Uznajmy naszą słabość i grzeszność, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Z gazet, czasopism. Dziękuję za obecności Bożej. Chciałbym tak serca podziękować księdzu Robertowi, proboszczowi z Buzka za przygotowanie tej całej liturgii tutaj, szaty liturgiczne i inne. Wszystkim tutaj obecnym, tak dzisiaj szczególnie metropolita składa podziękowanie, łączy się duchowo i osobiście chciałbym ja podziękować miejscowym mieszkańcom, tu administracji tej miejscowości. Niechaj tak сьогоднішня ця молитва, цей спів Eucharystia, niechaj nas jednaje, że bardzo razy było wyskazano, my nikogo nie będziemy widzieć w wolnej Polsce bez wolnej Ukrainy. I to niechaj ta łaska, wspólna modlitwa
napełni nasze serca. Wam, ukochani harcerze, Wojsko Polskie, strzelcy i wszyscy pielgrzymi, którzy tak przybyli z rozmaitych miejscowości, tak składam na ręce pana ministra i pana ambasadora i po błogosławieństwie odśpiewamy Anioł Pański i potem później będzie przedstawienie dalszej naszej uroczystości. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Przepraszam za garło nieco. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Dzisiaj z nami no i ksiądz Ryszard Rzeszowa, Solidarność, tak? Solidarność Legionów, który łączy się z nami w tym wieczorniku. Wszystkim jeszcze raz Bóg zapłać. Wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji 74. rocznicy bitwy pod Zadwórzem, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie przy wsparciu i pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Щиро serdecznie witajmy всіх присутніх на сьогоднішньому заході з нагоди відзначення 74-ї річниці битви під Задвір'ям, які організували Польське товариство охорони військових могил у Львові за підтримки та під патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Запрошую всіх до гімну. Запрошую до гімну. Thank you.
jakąś miejsc, to może usiąść na dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witamy najstarszą uczestniczkę, kapitan Wojska Polskiego Armii Krajowej, panią Mirecką Loryś. Siostrę uratowanego później księdza Bronisława Mireckiego, uczestnika bitwy pod Zadburzem. Miał przybyć też bratanek kapitana Bolesława Zręczkowskiego. Jeśli jest, to bardzo serdecznie witamy. Bardzo nam miło. Witamy pana ministra Andrzeja Kunerta, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Pana posła Andrzeja Ćwierza z Jarosławia. Pana Stanisława Bartnika, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Serdecznie witamy konsulów w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, panów ambasadora Jarosława Drozda, Mariana Orlikowskiego oraz panią Barbarę Pawłowską. Щиро сердечно вітаємо пані Людмилу Ціхоцьку, керівника відділу культури Буської районної адміністрації. Також щиро сердечно вітаємо сільського голову Задвір'я пана Тараса Думу. Вітаємо również гарантом пана старостем повіату Лежейського Марка Когута. A także prezesa Stowarzyszenia Kresowian w Leżajsku, pana Stanisława Słychana. Również bardzo serdecznie witamy czcigodnego księdza prałata Józefa Legowicza, księdza Piotra Smolkę oraz księdza proboszcza z Buska Roberta Włodowskiego oraz duchowieństwo, które jest obecne na uroczystości, panów Stanisława Durysa oraz Zbigniewa Pony z delegacją Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz pana Emila Legowicza z delegacją Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a także przedstawicieli pozostałych organizacji polskich na Ukrainie. Oprócz tego na dzisiejszą uroczystość przybyli pan Paweł Martyński, prezes Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie. Pan Stanisław Szarzyński, przedstawiciel Światowego Kongresu Kresowian i prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopili i Kresów Przemyślu, organizator rajdu rowerowego Przemyśl Lwów Zadburze. Ja chciałem powiedzieć, że przyjechało czterech rowerzystów specjalnie w czasie tego rajdu. Chcielibyśmy po wręczaniu, po składaniu wieńców wręczyć im malutkie upominki. Witamy również pana Władysława Kaszę, reprezentującego prezydenta miasta Rzeszowa, a także pana Marka Koguta, starostę powiatu leżajskiego oraz pana Ireneusza Stefańskiego, przewodniczącego Rady Miasta Leżajska wraz z całą delegacją. Z takich miast: Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Robczyce, Dębica, Brzesko, Paradyż, Warszawa, Przemyśl, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Kolbuszowa, Strzyżów, Ścienica i miasto Lwów. Dziękujemy również wszystkim organizatorom, w tym Związkowi Harcerstwa Polskiego. Harcerzy pilnują tego kurhanu, gdzie spoczywa tylu obrońców Zadburza. Bowiem jesteśmy w miejscu wiekopomnej bitwy, stoczonej 17 sierpnia 1920 roku przez batalion ochotników lwowskich kapitana Bolesława Zręczkowskiego. Z przeważającymi siłami 6. Dywizji Kawalerii 1. Armii Konnej Siemiona Budzionnego w Zadburzu. W najgorszych snach nie mógł przewidzieć klęski młody politruk Józef Stalin, uciekając w koszuli na taczance z pola bitwy. Proporcja porażająca. 330 młodych ludzi odbiło 6 konnych szarż, wytrzymało ostrzał artylerii przy wsparciu 3 polskich samolotów. 318 obrońców zginęło. 12 osób wzięto do niewoli.
Uratował się cudem późniejszy ksiądz Bronisław Mirecki. Pola Zadwórza zadecydowały o kształcie międzywojennej Polski. Dzisiaj, podobnie jak wszyscy kolejarze tędy przejeżdżający, składamy hołd patriotom poległym za ojczyznę. O zabranie głosu proszę pana ministra, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa Andrzeja Kunerta. Wielebni księża, panie konsulu generalny, panie ambasadorze, panie, panowie. Osiemnastego września 1920 roku trumny ze zwłokami 7 rozpoznanych spośród poległych w bohaterskiej obronie polskich Termopil sprowadzono z Zadwórza i pochowano tam, gdzie lwowskie śpią orlęta, na cmentarzu obrońców Lwowa. A w Zadwórzu w tym samym czasie wyrosła, jako stwierdzony pieczęcią krwi dokument, potężna mogiła kurhan 20-metrowej wysokości, poświęcona w listopadzie 1920 roku, która stała się celem dorocznych pielgrzymek mnogich mieszkańców grodu i dalszych okolic Rzeczpospolitej. 5 lat później, w sierpniu 1926, poświęcono i wmurowano na kurhanie kamień węgielny pod pomnik na pamiątkę bohaterskiego czynu, na pamiątkę spartańskiej iście cnoty, jako znak rycerskiego ducha i przynależności Kresów Wschodnich do prastarych dzielnic Piastów i Jagiellonu, jak zapisano w akcie erekcyjnym. Z kolei w sierpniu 2 lata później, 1928, poświęcono spiżową tablicę na stoku kurhanów w Zadwórzu z napisem Orlętom poległym w dniu 17 sierpnia 1920 roku w walkach o całość ziem kresowych. Warto, jestem przekonany, w tym miejscu dzisiaj przypomnieć o jeszcze jednym pomniku hołdu bohaterom bitwy pod Zadwórzem. Myślę o słynnym obrazie znanego lwowskiego artysty, malarza, batalisty Stanisława Batowskiego Bitwa pod Zadwórzem, inny tytuł Polskie Termopile. Namalowany w 1929 roku, eksponowany jest obecnie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Malarz zmarł w 1946 i został pochowany na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Jego obraz znany jest z pewnością wielu uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Ale z pewnością już nie wszyscy dziś wiedzą czy pamiętają, iż syn malarza, również Stanisław Batowski, chyrowiak, żołnierz Legionów Polskich i uczestnik obrony Lwowa w 1918, w Polsce niepodległej przedsiębiorca, ale i podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, poległ w kolejnej obronie Lwowa 17 września 1939 roku na Zamarystynowie. 8 lat po bitwie pod Zadwórzem, wydanej we Lwowie w 1928 roku, księdze pamiątkowej Małopolskiej Straży Obywatelskiej na stronie 183 opublikowano powstały w wyniku wieloletnich starań wykaz nazwisk 106 wówczas poległych, dołączając jakże wymowne zdanie. 212 nazwisk pozostaje nadal pod ogólnym mianem nieznanych żołnierzy. Przypomnieć także się godzi, iż wyboru szczątków jednego z nieznanych żołnierzy poległych w walkach o Lwów w celu ich umieszczenia w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie dokonała na cmentarzu obrońców Lwowa 29 października 1925 roku Jadwiga Zarugiewiczowa ze znanej rodziny polskich Ormian, której syn Konstanty, student Politechniki Lwowskiej, poległ w bitwie pod Zadwórzem. Zarówno matka, jak i syn są wymienieni na wieczną rzeczy pamiątkę na tablicy, na frontonie siedziby dowództwa garnizonu Warszawa,
tuż przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie na tablicy odsłoniętej w listopadzie 2012 roku. Tutaj w Zadwórzu wielu z Państwa spotyka się od wielu lat. Przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa regularnie, co najmniej od lat 4. Proszę mi pozwolić podziękować tym wszystkim, którzy przez wiele lat dbali o to miejsce, pilnowali tego miejsca. Szczególne podziękowania należą się duchownym, należą się strzelcom. Proszę zwrócić uwagę, że co część z nich nosi na lewym ramieniu. To herb Królewskiego Miasta Lwowa z Virtuti Militari. A także oczywiście harcerzom i wszystkim z Państwa na czele z członkami Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Wiem, że już raz w tym miejscu to obiecałem. Proszę o wybaczenie, że jeszcze tej obietnicy nie wypełniliśmy, ale wypełnimy ją do przyszłego roku. W sierpniu przyszłego roku, w 95. rocznicę obrony polskich Termopil, to miejsce będzie już wyglądało nieco inaczej. Bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich przybyłych gości, w tym pielgrzymki z Przemyśla, Stalowej Woli, Leżajska, Rzeszowa, a także pana Wojciecha Buczaka, przewodniczącego regionu Rzeszów, Związek Zawodowy Solidarność. O zabranie głosu proszę ambasadora, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, pana Jarosława Drozda. Najczcigodniejsi kapłani, szanowni goście ze wszystkich zakątków Rzeczypospolitej. Zadwórze jest miejscem, gdzie się trzeba spotykać. Zadwórze jest miejscem, które trzeba pokazywać młodzieży, ale też w sercach starszych trzymać i pamiętać. Spotykamy się, tak to wyszło, w sierpniu. W sierpniu, który w tym roku ma, jak i wiele ostatnich miesięcy, trochę inną wymowę w Ukrainie. Nawałnica, która szła ze wschodu latami, lata w roku 20. Znowu gdzieś tam czarne chmury i pioruny. Oddając dzisiaj hołd żołnierzom Rzeczypospolitej, żołnierzom ochotnikom. Oprócz paru podoficerów, cały skład batalionu, cały skład osobowy to ochotnicy. Ochotnicy serca i miłości do ojczyzny. Tak szybko ich formowano i tak szybko to wszystko się działo, że nawet spisy żołnierzy batalionu, niedokładne, a stwierdzenie, kto tu leży po nazwisku, do dzisiaj jest trudne. Młodzi żołnierze, nie do końca doświadczeni, nie do końca dobrze przeszkoleni. Kto miał w pamięci obronę Lwowa 18 roku, ten wiedział, co to karabin i jak robić, jak nim walczyć, ale przecież we Lwowie to była wojna w mieście, a tutaj inna sytuacja i inne warunki. Tu było im trudniej. Lwów znali w każdym przejściu, zaułku, a tutaj walczyli na ziemi, ale ziemi w innym ukształtowaniu, i oddali najwyższą ofiarę. I cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj tutaj
widzieć tak dużo uczestników, uczestników z Polski, ze Lwowa, z całego świata, bo przecież nasz najbardziej szanowany gość honorowy przyleciała do nas przez Duże Jezioro i też jest z nami. Spotykamy się w sierpniu, a 23 sierpnia w historii Polski to dzień straszny i złowrogi. 23 sierpnia 1939 roku podpisano pakt Mołotow-Ribbentrop. Ci młodzi ludzie, młodzi żołnierze, ochotnicy położyli tu głowy za wolną Polskę. A 18-19 lat później przygotowano kolejny rozbiór Polski. I kładąc to swoje życie tutaj głowy, widzieli Rzeczypospolitą świetlaną. Cieszyli się tą świeżą niepodległością. Nie dane im było dożyć kolejnej tragedii polskiej, ale nam było dane dożyć 94. rocznicy, przypominam o tym, bo różne padały tu dzisiaj liczby. Dożyliśmy i uczyńmy dla Polski to, co możemy. To, co każdy z nas potrafi. Życia już właśnie trzeba. Trzeba umieć na swój sposób służyć Rzeczypospolitej, czego wszystkim tu obecnym i młodym, i starszym z całego serca życzę. Do słowa zaprosi się kierownik Wydziału Kultury Buźskiej Rejonowej Administracji, pani Ludmila Cichocka. A przy okazji, zanim pani Ludmiła dojdzie, to poprawi się oczywiście 94. rocznica. Zdarza się. Слава Ісусу Христу, сучасні отці, поважні гості, поважні пілігрими. Сьогодні маю за велику честь вітати вас на нашій українській стражденній землі. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. І нам приємно, що поряд з біло-червоним прапором є наш синьо-жовтий прапор. Завтра весь український народ святкує День Незалежності. Справді, 23-я річниця Незалежності святкується і вшановується цього року по-інакшому. Зі смутком і болем. Адже український народ на 23-му році Незалежності вимушений воювати за свою незалежність. За це проливають кров і віддають своє життя наші брати, наші діти. Це болісно і це несправедливо. Ми мирний народ і хочемо жити в мирі. Ми пишаємося тим, що поляки – такий народ, який вміє шанувати, берегти і пам'ятати свою історію. І доказом цього є сьогоднішня акція тут, у Задвір'ї. Між українським і польським народом були різні сторінки в історії. Є сторінки, якими ми пишаємося. Є, які би хотілося забути. Але сьогодні нас єднає одне – дружба. І прагнення в тому, щоб був мир і в Україні, і в Польщі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви підтримуєте нас в нашій боротьбі за незалежність. Бо справді не буде незалежною Польщі, якщо не буде незалежною Україна. Слава Польщі! Слава Україні! Недаремно в наших гімнах співається однаково. Я ще польська не згинела і ще не вмерла Україна. Всіх вам земних благ і Божої благодаті. Дякую дуже. Прошу пана посла Андрія Чвіжа о відчитанню листу w imieniu Sejmu Województwa Podkarpackiego. Panie Ministrze, Panie Ambasadorze, Szanowni Państwo, Czcigodni Księża.
Pan marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Uchiński prosił mnie, abym odczytał w jego imieniu pismo. Nie mógł dzisiaj przybyć tutaj, mimo że sprawy Ukrainy są bardzo bliskie. Jest związany z tym rejonem, jest związany z Ukrainą, jest osobą, która pracuje w Komisji Wspólnej Polsko-Ukraińskiej. Pozwólcie Państwo w takim razie, że w jego imieniu przeczytam pismo, które skierował na ręce pana Jana Frończuka, prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Pan Jan Frańczuk, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Bramy przepastnej śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją, powiedział marszałek Józef Piłsudski w przemówieniu podczas ceremonii złożenia trumny z prochami Jurza Słowackiego na Wawelu. Mija dziś 94. rocznica bohaterskiego boju 330 polskich obrońców Lwowa pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego z siłami bolszewickiej pierwszej konarmii Siemiona Budionnego. W bitwie poległo 318 Polaków, dając świadectwo bezprzykładnej odwagi i męstwa. Bitwa pod Zawórzem, zwana polskimi Termopilami, jest ważnym elementem świadomości narodowej Polaków. Heroiczna walka osamotnionego polskiego batalionu piechoty na jeden dzień związała walką siły sowieckiej dywizji kawalerii, której Budionnemu zabrakło pod Lwowem i Zamościem. Bitwa pod Zadwórzem na kilka godzin opóźniła marsz pierwszej Armii Konnej na Lwów, ułatwiając wojskom polskim przygotowanie obrony miasta. Podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod Kurhan 21 sierpnia 1927 roku ówczesny dowódca Okręgu Korpusu w Lwowie, generał dywizji Władysław Sikorski powiedział słowa. Kiedy w śmiertelnej bitwie nad Wisłą 1920 roku rozstrzygnęły się losy polsko-rosyjskiej wojny oraz zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, Lwów, wiążąc na swoich przedpolach groźną armię Budionnego, spełnił historyczną rolę. Tej pięknej roli najwymowniejszym świadectwem jest mogiła Zadwórza, symbol ofiarnego żołnierza, który odcięty od swego dowódcy służył wiernie ojczyźnie, aż do ofiary życia włącznie. Druga Rzeczpospolita uczciła pamięć bohaterów poległych w bitwie. Ustanowiono krzyż Zadwórza, którym honorowano obrońców kresów. Bohaterom spod Zadwórza poświęcono wiele wierszy. Zofia Kossak-Szczucka napisała przejmujące opowiadanie Pod Zadwórzem. Znany jest też obraz lwowskiego batalisty Stanisława Batowskiego-Kaczora Bój pod Zadwórzem. W czasach PRL próbowano usunąć pamięć o bohaterach. Było to jednak bezskuteczne. W 1990 roku na jednej z kolumn Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie wśród tablic spółbitewnych obok napisu Lwów pojawił się napis Zadwórze. Polscy żołnierze, głównie młodzież szkolna, harcerze, obrońcy Lwowa z 1919 roku, a także ziemianie, inteligencja, robotnicy, rolnicy walczyli w 1920 roku o granice państwa polskiego, o przynależność wschodniej Małopolski do Polski, broniąc Europy przed bolszewickim naporem, wstrząsanymi rewolucyjnymi systemem komunistycznych rządów. Był czas, kiedy za pamięć i prawdę o walce o niepodległość karano. Dzisiaj składam najgłębsze podziękowania wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości za to, że broniąc pamięci o bohaterskich obrońcach ocalacie Państwo ważny wymiar polskiej tożsamości, świadomości historycznej. Oddajmy wspólnie hołd poległym żołnierzom, modląc się nad ich grobami. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Marek Kuchciński. Pozwólcie Państwo, że jeszcze o Ciebie powiem kilka słów. Jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej wiele razy tutaj przybywałem i cieszy mnie to, że dzisiaj znowu w tym samym gronie, chociaż jest nas więcej, chociaż są nowe twarze, spotykamy się na tej pięknej lekcji historii, na lekcji patriotyzmu. Bo przecież jest to potrzebna lekcja. Jeżeli ktoś czasami zastanawia się, czy patriotyzm jest potrzebny, to on tutaj powinien przyjechać. On powinien się tutaj tego patriotyzmu uczyć. To miejsce, polskie Termopile pokazały, że można być słabszym, ale trzeba walczyć niepodległość. Można być słabym, można się czasami ugiąć, ale nie wolno się złamać. Trzeba wierzyć w przyszłość, trzeba wierzyć w to, że jednak zwyciężymy. I Polska zwyciężyła.
Polska teraz jest inna jak kiedyś, a jest to Polska wymarzona przez tych ludzi, którzy tutaj umierali. Jestem przekonany, że dzisiaj cieszyliby się, że właśnie taką Polskę mamy. Oni marzyli tej Polsce. Młodzi ludzie. Czasami nie zdawali sobie nawet sprawy z heroizmu, który tutaj właśnie na tej ziemi przyszło im wykonywać. Ale jestem przekonany, że tak jak każdy Polak na różnych frontach walk wierzyli i walczyli za Polskę niepodległą. I tej Polsce niepodległej oddali swoje życie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, że tutaj jesteśmy. Dziękuję Państwu, że mogę być razem z Wami i życzę tego, tak jak powiedział Pan Minister, żeby w przyszłym roku ten pomnik wyglądał bardziej okazale i żebyśmy wszyscy tutaj mogli być dumni z tego miejsca. Dziękuję bardzo. Panie kapłani, panie konsulu generalny, panie ministrze, panie inspektorze Strzelca wraz z tymi oddziałami, harcerze, działacze Solidarności wraz z przewodniczącym, z liczną grupą działaczy, wszyscy uczestnicy tej niezwykłej uroczystości. Mam honor i zaszczyt w imieniu marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla przekazać na ręce pana Jana Franczuka, prezesa Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, przesłanie jego na tę okoliczność. Oto słowa pana marszałka skierowane do wszystkich gości i uczestników uroczystości. Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystości poświęcone 94. rocznicy bohaterskiego boju stoczonego przez ochotników polskich z bolszewicką konnicą Budionnego pod Zadwórzem. Z przykrością muszę poinformować, iż niestety ze względu na zaplanowane wcześniej obowiązki służbowe nie mogę osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. 94 lata temu pod Zadwórzem została rozegrana bitwa, której celem było opóźnienie ofensywy bolszewickiej na Lwów. To jeden ze zwrotnych momentów w wojnie polsko-bolszewickiej, gdyż dzięki bohaterskiej postawie lwowskiej młodzieży udało się uchronić Lwów przed najazdem pierwszej konnej armii Symeona Budionnego i opóźnić jej marsz w głąb Polski. W historii naszego kraju jest wiele wydarzeń zasługujących na pamięć. Bez wątpienia jednym z nich jest właśnie bitwa pod Zadwórzem. Przede wszystkim jednak należy zachować pamięć o tych, którzy wzięli w niej udział. Nie bacząc na własny los, podjęli walkę z wrogiem w obronie Polski. Walczyli o wolność, o lepszą przyszłość kolejnych pokoleń Polaków, o przyszłość nas wszystkich. Za pośrednictwem pana prezesa pragnę przekazać wszystkim uczestnikom uroczystości serdeczne pozdrowienia. Organizatorom życzę wielu kolejnych równie ambitnych inicjatyw przybliżających młodzieży historię Polski. Z poważaniem marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. I proszę pozwolić jeszcze od siebie dwa zdania. Chciałbym podziękować, korzystając z tej sposobności, także współorganizatorom, ale nieco innego wymiaru, tym, którzy zadbali i w tamtych latach i dzisiaj o posiłek dla uczestników. Mam na myśli starostwo powiatowego w Leżańsku, jak również dwa zespoły szkół, gdzie od lat pracownicy tych szkół przygotowują posiłki, całą noc przygotowują i rano dowożą, ażeby świeże można było tutaj Państwu podać. Dlatego też wyrażam szczególne podziękowanie zespołowi szkół licealnych w Leżańsku i zespołowi szkół technicznych, pracownikom tych szkół, wychowawcom za to, że włączają się w ten sposób w obchody tej rocznicy. Która? Dziękuję. Marka Strączka w imieniu Związku Strzeleckiego Strzelec. Szanowni Państwo, ja króciutko. Dzisiaj na cmentarzu Orląt odbyła się uroczystość, oczywiście organizowana przez strzelców. Wielu świadków było tej uroczystości. I podczas tej uroczystości poświęconej oczywiście bohaterom tutaj stąd z Zadwórza odbyło się uroczyste przyrzeczenie strzeleckie strzelców ze Lwowa.
i na tą pamiątkę, bo to jest na pewno historyczna chwila i odpowiednie wydarzenie, chcemy wręczyć panu ambasadorowi odpowiedni taką pamiątkę, wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego. A ja przypomnę, że Związek Strzelecki Strzelec powstał we Lwowie na ulicy Kadeckiej 6. Ten gmach jeszcze jest, bardzo piękny, prawie 100 lat temu, w 1910 roku. Serdecznie państwa pozdrawiam i panu ambasadorowi pragnę to wręczyć. Ja przepraszam, tylko chciałem tak szybko i spontanicznie bardzo podziękować i powiedzieć, że troszkę zapomina się w Polsce i bardzo cieszę się, że w drużynach strzeleckich ta pamięć jest, że myślę, koncepcja, wojskowe przygotowanie drużyn strzeleckich rodziło się we Lwowie. W głowach nam asocjują często inne nazwy, Kraków, bo kadrowa wyszła, Kielce, bo doszła, ale przez prawie 8 lat kierownictwo jeszcze Związku Walki Czynnej, a później już drużyn strzeleckich urzędowało, pracowało, przygotowywało czyn polski zbrojny tu we Lwowie, ulica Kadecka, teraz Niebiańskiej Sotni. Zachęcam, tablica do dzisiaj jest i kto nie był, trzeba zobaczyć i też utwierdzić się w tym, że polski czyn zbrojny, a wiemy przecież o tym, tu się rodził. Głosy przedstawicielkę Polonii Amerykańskiej, taką właśnie lwowsko-chicagowską, panią Marię Mirecką-Loryś. Witam pielgrzymów, księży, dostojnych gości, no i wszystkich Polaków tutaj zgromadzonych. Najserdeczniej, nie tylko od siebie witam, ale proszono mnie o przekazanie tych pozdrowień od za oceanu jeszcze. I chciałam państwu powiedzieć, że taki tam na zachodzie panuje, że tutaj się dzieją okropne rzeczy, żebym nie jechała. To jest niemożliwe, tutaj co mnie może spotkać, ale ja przecież jestem harcerką od młodych lat, jestem akaszką, więc żadnego strachu nie czułam. I z lwowianką tutajśmy, która miała 9 lat, jak ją wywieziono, jest na Florydzie i ze zdobytymi tam funduszami przyjechałyśmy mimo wielkich protestów, ażeby tutaj jakoś chociaż małym, ale żeby okazać serce, że za oceanem się o Polakach pamięta. I ona musiała już wyjechać i prosiła mnie, żebym też przekazała najserdeczniejsze życzenia. I żebyście się państwo trzymali, bo nawet w Polsce jest taki jakiś lęk, że się ludzie boją tu przyjechać. No, a my za oceanu jakoś nie mamy tą... No, byłyśmy, ja już jestem w tym roku drugi raz, bo byłyśmy 5 dni, wędrowałyśmy z tą panią pod granicą węgierską, żeśmy były potem tam nad Zbruczem, na grobie brata, pojechałyśmy do Hałuszczyniec, no i w różnych krajach, no oczywiście nie z gołymi rękami, tylkośmy miały przekazane. Ja w tym roku nie byłam w Chicago, to nie wiedzieli, no a mając 98,5 roku, to myśleli, że ja nie przyjechałam, bo w tym się nie ma. A ja jestem jeszcze tam na siły i werby i to rozdałyśmy to, co ona przywiozła. Ale jak ona wróciła i powiedziała, że ja jeszcze żyję, to czym prędzej mi jeszcze przysłano pieniądze, że i zapowiedzieli, że doszlą, ale zdążyłam kupić
bo u nas tam za oceanem w Polsce mówić, że tutaj są wielkie trudności z żywnością. Więc nie wiem, ja zakupiłam żywność głównie, tym, nie wiem, tamtego razu to lekarstwo, lekarz dużo, ale w każdym razie proszono mnie, żeby przekazać, że i za oceanem, i w Polsce bardzo z wielką troską, z wielkim niepokojem tutaj wszyscy obserwują, czytają, oglądają sprawozdania w telewizji i całym sercem i uczuciami głębokimi są tutaj z wami. Droga, droga tu Polonia. I cieszę się, że właśnie tutaj oficjalne czynniki, bo ja przyjeżdżałam na pierwsze te spotkania tutaj, to były skromne, nikogo nie było, a teraz to to jest no, zupełnie inaczej wygląda. I jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać, że tutaj jesteście, mimo tych no, zastrzeżeń i no, tu nie ma chyba żadnych. Także jeszcze raz przesyłam od Polonii za oceanu i z Polski najserdeczniejsze pozdrowienia i wyrazy, że o was pamiętamy i jak możemy, to chcemy pomóc. Bóg z wami. Nie składania kwiatów. Proszę delegację o podejście do swoich wieńców. Również prosimy Federację Organizacji Polskich na Ukrainie. Kwiaty składa również delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Również w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego prosimy delegację o złożenie kwiatów pana Stanisława Bartnika. Prosimy Stowarzyszenie Razem dla Kresów o ustawienie się do złożenia wieńców, a także prosimy Centralne Archiwum Strzeleckie przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, pana chorążego Marka Rusaka i sierżanta pana Andrzeja Śniegulę. Na górze, panowie. Prosimy również Lwowski Klub Sportowy Pogoń Lwów, a także wszystkie związki strzeleckie obecne na uroczystości, delegacje ze wszystkich miast. Zapraszamy. Prosimy również wszystkie organizacje i wszystkich pielgrzymów tutaj przybyłych. No a panowie, dajcie spokój. Ale Legowicz, który zobaczy teraz. Przepraszam, można tak tamtego pana jeszcze, gdyby pan szturknął, to już by było tak. Krzysiu, proszę ciebie. Ciutkę, no. Już. Wystarczy. Zmieścimy się wszyscy. Wieńców Towarzystwo Łączności i Pomocy Polakom we Lwowie i Kresach ze Stalowej Woli. Prosimy również Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku. Prosimy również pana przewodniczącego regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność, pana Wojciecha Buczaka z delegacją.
Pani Wanda Cydzik, córka prezesa honorowego Eugeniusza Cydzika, który był członkiem Armii Krajowej i walczył o naszą niepodległość. Prawo.
kwiaty za dworza, czy pamiętacie? Tamtą sierpniową letnią noc, gdy młody harcerz stał na warcie, dbając o swych przyjaciół los. Wyszło ich ze Lwowa ponad 300, powstrzymać konnej armii trzon, obronić Polskę od bolszewizmu, w Mezmach zbudować chwały tron. Termopile, polskie Termopile, tam ofiara młodej polskiej krwi. Pod Kurczanem we wspólnej mogile. Panie ministrze, jeśli można jeszcze na chwileczkę, przepraszam bardzo, prosimy jeszcze o sekundkę. Chodzi o to, że... Chcieliśmy podziękować uczestnikom rajdu. Zapraszamy jeszcze na chwilę, ponieważ po pierwsze są uczestnicy specjalnego rajdu Zadwórze, czterech uczestników i organizator pan Szarzyński. Ale chcieliśmy również, może zaczniemy od kobiety. Pani Mario, pani kapitan. Przepraszam bardzo. Pani Mario, do pani, tak. Ja chciałem do pani jeszcze tak. Wydaliśmy w tym roku, konsulat wydał dwie książki, poezję poetek lwowskich.
pani Barbary Zajder i pani Stanisławy Nowosad. Chcieliśmy pani podarować te dwie książki. Pani Mario, w tych książkach pani znajdzie swojego ducha. Naprawdę pani Stanisława Nowosad i pani Barbara Zajder są naprawdę lwowskie poezje, prawdopodobnie. I teraz chciałem podziękować uczestnikom rajdu. Tak, pani Mario, jak właśnie. Chciałem, może zrobimy tak. Proszę. To proszę. Proszę Państwa, jestem prezesem tego nowego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu. Chciałem Państwu powiedzieć, że naszym patronem jest świętej pamięci ksiądz Bronisław Milecki. A członkiem honorowym stowarzyszenia jest pani Maria Mielecka-Lorys. Witam tu wśród rowerzystów. To są członkowie naszego stowarzyszenia. W tamtym roku było ich 11, jednak mało byli zauważeni. Teraz jest tylko 4. Niektórzy to się różnie wykruszyło z powodu zdrowia i innych okoliczności, jak wiemy, na Ukrainie. Nie ma tak wielu chętnych. Ja przy okazji, będąc przy głosie już, to ja tak, pani Mario, dla pani Marii mam to obiecane i to takie pamiątkowe też jeszcze właśnie zdjęcie i wiersz Teresy Paryny, naszej przemyskiej poetki, też naszego członka. Są tu zdjęcia jeszcze pan Cysik. Ja dziękuję wszystkich, bo komendant do wódca także z tym wierszem, to na pamiątkę za pani Marii i dali naszego członka. A co, to zostajemy czy nie? Tak. Ostatnia warta. Zostajemy, ostatnia sprawa. Nie chcę tutaj do wódki, bo oficjalnie ja to mogę. Nie, wtedy zdejmujemy. Dobrze, to będzie dużo warto. Schodzi. No i tu w prawo stronę ten wyjdzie. Prawo zrobić. Pani Mario, żebyśmy za rok byli jeszcze bardziej zadowoleni. Dobrze. A teraz, drodzy rowerzyści, pozwólcie, że pan minister i pan konsul generalny pan podarły drobiazgi działania, które pan ma. Również takie same do mnie. Dziękuję bardzo. Pan chyba to dobrze ujął, że to jest pan łatwo. Jesteśmy nowym stowarzyszeniem i jednym stowarzyszeniem chciałem powiedzieć, ale tak na pamiątkę to tak dla pana konsula, proszę też takie coś jedno. Dla pana ministra jeszcze mam też. Dla pana też proszę bardzo. Przepraszam.